Siemaneczko, jest to PPD Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy... Będę pracować w domu, przepraszam, w polu. Ale... No, jak słyszycie, no, diarka chodzi, więc no, trzeba jeszcze ogarnąć sobie bydło. Dzisiaj jak mam... No, wcześniej. Bo chciałem Wam pokazać to dojenie, to wszystko. Więc no, to teraz tylko diarka się myje, to można powiedzieć, i już możemy powoli nakończyć tą robotę. Więc to, no, wyłączamy po prostu, wyłączamy już, mam nadzieję, że wszystko ogarnięte, co gasi mi światełeczka. Czekajcie, kurwa, to się wyłączało, tak to. Wszystko elegancko, wszystko porobione, ogarnięte, było wszystko na live'ie, to było to, wiecie. Na live'a dużo było wolne. Właśnie. Dużo, bardzo dużo roboty. W poprzednim. Znaczy wczoraj na live'ie było robione. Roboty dużo zrobione. Patrzymy, co my tu mamy mieć od robot. Dużo roboty mamy, bardzo dużo. No ale to co? Bierzemy się. Bez zbędnego przedłużania. Widzicie. Ten z pasem nieodpięty, znaczy bardziej przypięty, można powiedzieć, bo jedziemy w późniejszych godzinach jadę pasować do znajomego i do jednego klienta, jego sąsiada, można powiedzieć. Jedziemy później pasować się na kieszonkę. W kwietniu tak fajnie właśnie oni zaczęli tak robić samo jak ja, że w kwietniu zaczynamy, tniemy, co dwa miesiące wycinamy tały. No i są bardziej zadowoleni niż byli dotychczas, bo chcieli 3 tapy, a teraz no 4 do 5 tap w zależności od roku jaki jest, więc co, naprzód, co, musimy się wziąć za roboty, tylko teraz szczerze nie wiem, na co mam się wziąć, nie ukrywam, ale coś mi się chyba kojarzy, że miałem wziąć małego case'a, który gdzieś mi tu się zawieruszył, o kurwa, przydałoby się ułowić go, ale nie ma czasu. No nie ma czasu, młodeczki, no kochane, nie ma czasu. Taki łopór, robota tyle, że no, nie ma kto więcej włożyć. No nie ma. Więc tak, no co, musimy się wziąć za beczkę. Bo to jak wiadomo, jest kolejny miesiąc. To jest pojedno, kochane moje. Musiałate ludzie. I bierzemy się za rozlewanie z tego względu. Że przygotowujemy się pod uprawkę i się kukurydzy. Dowiedziałem się. Pod uprawkę i się kukurydzy. Więc jedziemy na oporowca, można powiedzieć. Jeszcze zmieniłem ustawienia, jeszcze jest obciążenie komputera, zajebiście. No i co, że nie poradzi. Takie uraki komputerów. Znam granicę. Miał być obornik. Nie ukrywam. Tutaj dawany. Ale stwierdziłem, że tutaj połapnie. No było dość mocno już porzucane ten obornik. Wszystko. Że trzyma dość mocno, jak to było talerzowane. Więc nie ma sensu tak też walić. Daję gnojowicę. Dam nawóz w podsiewacz, no i zobaczymy, co tu los przyniesie. Chociaż nie wiem, czy podsiewacz będziemy dawać, czy późniejszym, czy przed nie będziemy dawać. Zobaczymy, jak to skopinanie wyjdzie. No tak mi napadę koci, z jednej strony. Tego nigdy, ani w szczególnym w sumie nie sprawdzałem. Ja bym właśnie tak zrobił, tak teraz sobie myślę, czyli dam sobie jeszcze nawóz na gnojowicę, co rzadkością jest moim zdaniem. Tak można powiedzieć. Dam gnojowicę na... Znaczy na wóz na gnojowicę. I... Proszę Państwa. Słuchajcie, przejadę sobie tutaj bezorkowcem. Mieli przywieźć się nawozy. Dzwonili, że przywiozłem. No dobra, spoko. To mają przywieźć nawozy. Jeszcze mają robić 20 ton. Tak sobie skalkulowałem, kurwa, no dobra, dać... No trzeba, nie ukrywam. Ale 20 ton, 25 ton ogólnie nawozu, więc myślę, że mam jechać na ten dzisiejszy, na ten moment
powinno i tak mi starczyć. Więc nie będę tu cudował, nie będę dowalał, nie wiadomo ile tego towaru, bo to nie ma sensu. Zobaczymy wtedy. Właśnie 50 na wozę to powinno mi starczyć. Teraz naprawdę dałem na ten nawóz na ten Saletosa, na rzepaki, dałem na łąki. Fajnie to wygląda. To wszystko już ładnie zaczyna wyglądać. Ten rzepak tak już no pęcznieje w oczach, tak mogę powiedzieć. Więc to chyba zadziałało. Po prostu nie działało już. I to mnie bardzo fascynuje, że jednak te koszta, które ja ponoszę, no być może nie w 100%, ale mam nadzieję, że one mi się zwrócą wcześniej czy później, tak? Wiadomo. No to mogło zarobić mi naprawdę zajebiste pieniądze. Nie ukrywam tego. Pod tym względem. Nie ukrywam. Bo naprawdę tyle co mi pieniędzy zarobiliśmy ze zboża. Mało kiedy się tak trafiło. Wiadomo, kryzysa naprawdę w miarę dość dobrze udało. To nie było tak jak dwa lata temu. Kryzysa. No ale to półtora roku dokładnie. No ale też fajny prąd był, no, też tam chyba około 100 zarobiliśmy, czyli na tyle półtora roku temu zarobiliśmy no 150 tysięcy. Bo że wtedy cena była lepsza, no w tym roku to mam po 660, coś ten deseń, wiadomo, a za przeszłym roku, tak powiem, się mówi nieraz, no sprzedawałem za 900 bodajże. No to już sama cena swoje jednak zrobiła, tak? To na żowo nie było jakieś tak dużej różnicy, bo to było niespełna 20 ton na tylu hektarach. No to można powiedzieć, że no 1,5 do 2 ton nie jest hektar. Dużo, niedużo, no. Ta wydajność była zajebista, bo 13,5 tony z hektara mieliśmy w tym roku. No to i tak nie było źle. I tak nie było źle pod tym względem. Kurwa, no spieniem ustawienia. Jeszcze kurwa coś go boli. Więc mówię, no nie ma tak źle. A w tym roku jak sobie tak na... Tak sobie rozmyślałem, że w tym roku naprawdę mamy rekord już soi chyba prawdopodobnie. Bo w tym roku soja to będzie wokół domu. To jest pojedno. Mamy po kukurydze za południe. Więc hektarowa naprawdę będziemy mieli od grama kukurydzy. Tutaj to no, bezapelacyjnie kukurydza chyba w tym roku i co ja wygrywa. Rzepaki tak nie podniesie, bo rzepaków mam chyba tylko 3, 4 pola rzepaków. Swoich chyba będzie najwięcej ogólnikowo. No naprawdę jestem no, w szoku. W szoku jestem jak to wszystko idzie. Ogólnie też musimy wykupić dzierżawy, bo gość jednak stwierdził, że on nie chce czekać do końca, proszę Państwa, umowy, tak powiem w cudzysłowie. Umowa była na gębę, że ten sezon się zmienia normalnie bez żadnej tam zapłaty, znaczy bez wykupu. No ale stwierdził, że jednak no, kasa mu potrzebna, no i on chce te pieniądze. Taki gospodarek po ziemię strzelać, no i pieniążki dostać na rękę, więc będziemy się tankować, zrobimy to właśnie, żeby już to mieć z głowy, no trochę tych pieniędzy pójdzie, miało być to przeznaczone na coś innego, no ale tam to co miało być, to i tak będzie nadal zainwestowane, bo miało być 7 kukurydzy i będzie ten 9 kukurydzy. Tylko że wiadomo, po co mam teraz przywozić w ziemię kukurydzy, który będzie no chwilę stał, bo to jeszcze tak gdzieś myślę z 1,5 do 2 tygodni, bo ja tak gdzieś liczę do połowy kwietnia już siać kukurydzę. Połowa to przed połową, to zależne. Więc patrzymy, no to z kwiecień, fajnie, pomniałem, po czym tędy jechałem. A szaleniem się zastałem, dobra, tędy weźmiemy jeszcze te gniówki. A przyniosę te pola, to może wziąć sobie sam tej obory. Nie widzę, bo tam od groma. No i tak wspomniałem, no tę ziemię trzeba też wykopić. Jakby po prostu mi ktoś tego nie wykopił, mimo że szczerze ten kawałek tak trochę nie jest dla mnie pasowny, bo tam już parę mankamentów widziałem, wychodziły.
No ale jednak nie po tyle czasu no, inwestowałem, żebym teraz sobie to wziął i usunął. To jest 2 hektary 17 arów, to jest koszt 130 tysięcy, więc no tutaj to musimy. To było, o kurwa, nie sprawdziłem, 147 chyba bodajże. 146. Blizzing, chyba z powodem bierzemy. Kurwa, blizzing wziąłem czy kupiłem? Kurwa! Jebałem. Chciałem kupić. To jeszcze raz, trudno. To mi nie było. No właśnie, później tyle będzie najwyżej. Trudno, ja przez swoją, no, śledztwo, można powiedzieć, to spartoliłem, nie będę dawał tych pieniędzy. Weźmy coś na rejenta. No to już poszło. Więc mamy kupione ziemię. Tutaj wyszło parę mankamentów, które no muszę ogarnąć. Tutaj gościu podpisał umowę, zanim sprzedał. Zanim sprzedał mi tą ziemię teraz, aktualnie, że już pójdziemy zresztą. Ja wam to zaraz pokażę i jak to by to powiedzieć. Tutaj co mamy? Ja sobie to zacząłem morać, wszystko pięknie ślicznie. To jest takie mocne mankamentu parę. Ale mniejsza o to. Ale gościu stwierdził, że jeszcze przed sprzedażą tutaj wszystkiego, oczywiście, no postawić, że tutaj będzie wiatrak. Nie mówi, że to będzie droga dojazdowa do wiatraka. No ale że kuźwa. No, nie uszło mi się, nie pomyślał o tym, że ja po prostu to tego sobie nie będę życzył później, tak? No ale już umowa podpisana przez tego. No mówię, dobra, pokaż mi tą umowę. No i stwierdzili, że ja muszę mieć tutaj gdzieś dotąd, muszę mieć to wszystko zrównane. Nie uszło mi się, tylko zrównane. Podniesiony teren, przez nich już, wszystko ogarnięte. No i to będzie wiatraczek. Będzie wiatrak przez firmę. Tutaj będą koszta. Z tego co mi mówili, bodajże chyba 35 tysięcy rocznie będą mi płacić za wydzierżawienie tego placu. A więc no nie jest to tak źle, ani ma, ani mało, ani dużo. To tak, no. No sam raz, tak? Nic nie robisz, a 35 koła dostajesz, tak? Więc no tak jak wspomniałem. Tak będzie zrobione, tak? Że, proszę Państwa, 35 tysięcy. No po prostu aż tą umowę podpisałem za tego gościa, tak? Gościa podpisałem, że robił ziemię. Ale że im to że ziemia się pasowała tym, nie wiem, selektorowni, nie wiem to jak to dokładnie powiedzieć nawet. No z tą firmą po prostu się dogadaliśmy, że ja jednak to mogę wziąć, po prostu, tylko że to już tą lekki mamka, bo ona była 30 tysięcy, powiedziałem, no no ale ja do 35 tysięcy chcę. Ale podejrzewam, że to pewnie powinien wziąć więcej. A wiecie, to nie jest jakiś tam problem, bo to tak będzie użytkowane przeze mnie. To powiedziałem, że 35 tysięcy, ale wy to wszystko przygotowujecie. Mnie nic nie ma interesować. Macie postawić wszystko, będziemy mieć dojazdową, bo jednak jest tam między budynkami, gospodarstwami, jest taki właśnie zaułek, że można sobie to po prostu mieć. Ogólnie płatność będzie raz w roku 35 koła. Myślę, że to nie jest dużo ani mało, więc mówię tak optymalnie. Więc tak 5 tysięcy szturimy. No, z tego co wiem, to będzie to gdzieś płacone dopiero w styczniu, a później w marcu będzie podpisane, w zależności kiedy mi zacznie się tą umowę, tak? Z kwiecień. Oni to chwilę będą wstawiać. No, prawdopodobnie to będą wstawiać w maju. A w maju naszej odcinka nie będzie, ponieważ będzie czerwcowy bądź już lipcowy, więc pewnie to będzie już przez ten okres postawione. No taka miała się fajna firma. Więc to słuchajcie, mnie nic nie interesuje, tak? 35 kładę dostanę do ręki. Mam tylko ograną, żeby ten dojazd był i właśnie to trzeba chyba zasieć trawę wokół tego, bo to nie powiedzieli, że to ma, nie mogę tego mieć. W użytku, tak powiem, tylko po prostu muszę mieć dojazd. Więc dojazd będzie zapewniony. No i pewnie suma summarum w przyszłym roku po zebraniu soi pewnie tam będzie zasiana łąka po prostu, bo po łące pędzej oni dojadą niż po takim terenie
ładnym. Co? No po prostu no, trzeba korzystać z jednej strony, jeśli to pójdzie zgodnie z planem, a firma, która właśnie będzie stawiała ten wiatrak, bo tam dużo wiatraków będą stawiać w tym roku, no to z tego co wiem, no to będą będą też prowadzić fotowoltaikę, powiedzieć na ziemną, kurwa, nie wiem jak to powiedzieć dokładnie. I no pytałem się tak z ciekawości, mówię, czy ile to kosztuje też te wynagrodzenie itp. itd., bo jedna łąka, nie mogę mi się drażni mnie jedna łąka odnosi właśnie prawy tego ścinania, po czym mnie wydzierżawić. Można powiedzieć, tam, to jest akurat koszt 15 tysięcy rocznie i tam trzeba po prostu zrobić tak, żeby po prostu też sobie był przejazd. I właśnie tylko było proszone. Powiedziałem, spokojnie młodeczku, ja się nie przejmuję, bo ten teren to i tak mnie wkurza. Ja go pewnie wybetonuję, bo to są koszta. Ale dla mnie to chociaż ten dojazdek wybetonują. Na swój koszt już, bo i tak tam jeszcze poza tym, że mam chyty plan pod tym względem u jednej tej łąki, to jest położone, że po lewej stronie w tych rzeczkach. Jest chyty plan, bo już znamy zdecydował się jednak, przyjdzie na te 20 tysięcy złotych żoną przyjdzie, nie na żoną chciałem powiedzieć, z żoną i będzie właśnie tutaj u mnie robił. Drugi właśnie przychodzi na tamto gospodarstwo, chociaż o dziwo, jak się zgodził przyjść i tu porobić. Więc no zobaczymy. Tak jest dużo potrzebnych ludzi tutaj, to gospodarstwo, żeby po prostu jakoś to pężyło lepiej. A więc jest w sumie tak, 20 tysięcy dam tutaj. Tamtemu gościowi, no patrz, że nie znam go jeszcze aż tak mocno, bo tam jakiś tam znajomego dalszego, powiedzmy, jest. No to on dostanie 8 tysięcy. Myślę, że i tak tu jest kwota zaporowa na 8 tysięcy, tam będzie no i 30 sztuk, chyba? 30 sztuk razy 6, to masz 180 tysięcy. No myślę, że dopiero w przyszłym miesiącu takie coś będzie zrealizowane z tego względu, że no nie mam to kwitu, nie chcę brać kredytu. Widzicie, kupiliśmy teraz pole, no bo to już było przymusowe, tak? Nie będę sobie znowu tych 13 tysięcy tam skakiem, bo tam już nie będę aż taki ten. To jest po prostu błąd. Po drugie, to mógł powiedzieć, to jest na notariusza 13 tysięcy, chociaż to też abstrakcja jest, bo to maksymalnie 3 tysiące dla notariusza. Chociaż to też nie wiem, żeby nie było naginanie właśnie tego 13 tysięcy dla notariusza, ale nie wiem, nie to wnikać. Więc zobacz, 13 tysięcy poszło. No ogólnie poszło już duża kwota, tak? Bo jednak stówka została. No stówka, te pieniążki też zaraz pójdą, bo jak wspomniałem, będzie 7 chwyzy jest zaklepany, pojechać tylko zapłacić pieniążki, no i mają mi go przywieźć. Więc no, większych inwestycji na razie w tym roku, w tym momencie, nie liczę poza jeszcze jedną, która będzie prawdopodobnie na żniwa. Na żniwa będzie z tego względu, że to co będę chciał kupić, to będzie mi potrzebne, czyli przyczepa dywotka. Więc muszę to mieć kupione, po prostu mieć komfort z odwozem, bo jednak te moje HL-ki są fajne, bo jedne, nie ukrywam. Ale już też pora coś kupić. Tak jeden sezon na tych HL-kach robiliśmy. Chciałbym szczerze tandemę jakąś szukać w miarę możliwych pieniądzach. Nie mówię, że jakichś tam tanich, ani drogich, a takich no w miarę rozsądnych pieniążkach, tak? Czyli no gdzieś mi się do 50 tysięcy jakaś 20 bym się trafiła. A wiem, że są takie między 18-20, powinienem gdzieś tutaj wytylinić bez żadnych problemów. Dobra, tu widać, że już jakieś znowu powinien się zamiast. A dobra, może z tej strony zaraz. Idziemy sobie może z tej strony, może wtedy to lepiej za tymi. No tak sobie postawiłem, bo tak postawiłem kusiwania w niebo, tu nie.
Beczka miałem wymienia się, ale beczka mówi, kurwa, to 10 tysięcy to tak już jest duża. Więc beczka to jeszcze długo, długo, ja sobie zostanie gdzie na gospodarstwo, bo to jednak włoż mi. Dobra, nie wiem, czy pływa, niemiecka, francuska, czy inna beczka. Więc ta beczka na pewno jeszcze zostanie. Beczka mi wystarczy na te moje hektary, które rozlewam. Bo tego dużo nie mam. I tak ja przeważnie większość w okresie przedzimowym przeważnie sprzedaję te gnojowice, bo ja nie mam tego gdzie w sensie rozdawać. Ja i tak próbuję walić gdzie się da, ale tego się nie da. Myślę mi się, tego nie da rozdać. 600 tysięcy litrów gnojowicy blisko całościowo, więc znaczy tej oborze tutaj się mieści. No a jeszcze tamta obora co ma stówę, więc no wyobraź się, to i tak jest ogrom gnojowicy w życiu realnym. To jest na 30 hektarów, gdzieś 25-30 hektarów. I powiem, to nie jest dużo, tak? Wiadomo, w życiu realnym to nie jest dużo. No ale patrz na farminga, gdzie ja praktycznie nie mam co z tym robić. No to lepiej to mi sprzedać, tak? Policzyć, nie wiem, po te 10 zł za metr sześcienny i 20 nawet. Macie 20 razy ten, to macie 20 razy 10 tysięcy, to macie 10 zł. To tam jest taki kurwa pieniądze, że no ale wiadomo, przy 600 tysiącach, no to już ta kwota jest w miarę fajnej ilość, tak? No już mamy 12 tysięcy złotych, wszystko tak sobie przeliczam. Po 10 tysięcy byśmy musieli mieć, tak? To 12 tysięcy byśmy mieli. No ale tak piazy oko sobie gdzieś, tak? Więc no to nie jest taki tam kurwa zajebisty biznes pod tym względem, tak? Bo dychę mamy 200 zł, stówę mamy 2000 zł, razy 600. To mam 12 tysięcy, no to mamy 12 tysięcy, gdyby na to tam 12 tysięcy złotych za gnojowicę, która no ma kisnąć, tak powiem. A gnojowica nie kiśnie aż tak mocno, ale wiadomo, jakieś tam później, no i to jest tak, te obrotki wejdą, ale na razie tutaj niestety nie mam, bo robię. Teraz będą przyjeżdżać, będą brać ode mnie gnojowice, no w dużych ilościach, a myślę, że tak te 8-400 tysięcy to tam na się powinien mieć. I będą właśnie to jest 8 koła, no to 8 koła sobie zarobię. A to można powiedzieć, a w kierach się wyzbędę. No bo dużo ludzi właśnie gadało, że krowia gnojowica jest troszeczkę słabsza, ale czy aż tak mocno jak świńska, no to nie powiedziałbym. Znaczy nie odbiega zbytnio, bo gnojowica świńska, a krowia, no to wiadomo, każda tam ma inne swoje wartości. Więc tutaj też nie ma co się dziwić, że gnojowica świńska no jest no, teoretycznie lepsza, ale jednak jak krowice są to znaczy tak, mają oblane tym co same wydaliły, że tak powiem, to trochę tak inaczej patrzy na to się, jak gnojowica świńska, na którą ogólnie miałem być przecież praktycznie od 10 odcinka praktycznie tej serii, a ja no miałem mieć no i widzę z chlebni, a nie brałem tego, zrezygnowałem, no i powiem szczerze, że teraz nie żałuję, bo tak tego mam za swojego za dużo, więc tutaj ja się nie cackam z tym wszystkim, no bo tutaj to nie ma co się bawić z tym, a tak mówię, zrobię. Tak mam tego gnojowicy za dużo. Ogólnika trochę mniej, ale tak jest wystarczające na te moje hektary, które mam. Bo wiadomo, że tym nawozem sztucznym nadrabiam. Więc czy aż tak źle wychodzę? Zdaje mi się, że nie. Wszystkiego gnojowicy nie nawiozę, wszystkiego ogólnikiem, znaczy inaczej. Wiadomo, gnojowica jest zajebista. Ogólnik jest zajebisty. Ale jednak te mineralne nawozy też muszą być, bo jedno z drugim, z trzecim to się wszystko wiąże, żeby te plony były no, w miarę przyzwoite.
wszystkiego też naturalnie nie nawieziemy, wszystkiego też nie nawieziemy. To musi być bardziej zbilansowane, tak jak tutaj daliśmy mniej więcej, wiadomo. Przeliczając, to powiedzmy jakieś tutaj 15 do 20 tysięcy litrów właśnie mniejowicy na hektar właśnie. I tutaj przyjdzie jeszcze jakiś, myślę, salmak, może sól potasowa, zobaczymy co będą w pewnym na stanie. No bo te 20 ton tutaj przychodzi, to jeszcze jest na zimówki, od razu, wiecie, bo to przychodzi, dużo przychodzi, bo przychodzi saleta, przychodzi fosforem, przychodzi mocznik, sól, fosforem, nitromak przychodzi, więc przychodzi tego dużo, tych nawozów. Zobaczymy co to będzie ogólnie w późniejszym czasie, a w dzisiejszym odcinku było potem na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, to zapisz w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się z innego odcinka. Na razie, cześć.